Przed nami faza grupowa. Zobaczymy, która ekipa jest lepiej przygotowana, która solidniej wykorzystała te ostatnie tygodnie. W tej chwili trenerzy i trenerki mogą już tylko sięgać po kapitał wypracowany wcześniej. Kto ten czas przespał, ten będzie miał dziś mniej atutów. Dzisiaj zawodniczki z Włoch zmierzą się z reprezentantkami Szwecji. Zapraszamy do wspólnego śledzenia przebiegu tego meczu kobiecych reprezentacji narodowych. W kobiecej piłce układ sił jest nieco inny niż w męskiej, a same mecze ogląda się inaczej, może nawet przyjemniej, bo gra jest bardziej techniczna i mniej jest brutalnych wejść. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Włoszki. Piłka nożna kobiet jest w Szwecji bardzo popularna. Na przykład finał Mistrzostw Świata, w którym Szwedki przegrały z Niemkami 1-2 po złotym golu Nii Klinzer, był jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń telewizyjnych w 2003 roku. Niedawno ogromnym zainteresowaniem w szwedzkiej telewizji cieszył się trzyczęściowy film dokumentalny, który opowiadał o historii i kondycji tamtejszego futbolu kobiecego. Popatrzmy, jak przedstawia się skład zespołu piłkarek ze Szwecji. Dla obu drużyn jest to pierwszy mecz fazy grupowej. Oba zespoły długo się przygotowywały i wiedzą, o co toczy się gra. To powinno być zacięte spotkanie. Sembrant. Rubensson. Ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Jakobson. Będzie gol. I piłka ląduje w siatce. To jest gol samobójczy. Nie wyszło jej to zagranie. Koleżanki z zespołu ją pocieszają, bo wiedzą, że to się zdarza nawet najlepszym. Ważne, żeby teraz wzięła się w garść i pokazała, że to był tylko moment słabości. Zawsze jest frustracja w drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. Barbara Bonansea. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Świetnie zdołała odgadnąć intencje podającej. Fridolina Rolfa. Giuliano, Ilaria Mauro. Złe podanie i strata w środku pola. Ach, przepchnęła tam rywalkę i w ostatniej chwili zażegnała niebezpieczeństwo. Mają teraz trochę miejsca. Ma na skrzydle dużo swobody. Ilaria Mauro. Kosowary Aslani.
Czekamy na dośrodkowanie. Ale strzał! Sprawdziła teraz czujność bramkarki, ale ten strzał nie miał szans na powodzenie. Aliagwani. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Piłka wybita z pola karnego. Rubenson. Ładnie teraz wyłapuje ten strzał bramkarka. Ilaria Mauro. Olivia Skug. Sprytnie teraz. Sembrant. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Szwedki za moment wykonają rzut rożny. Dogranie piłki z rzut rożnego. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Jest przejęcie i mają szansę. Blisko pole karne, może strzelać. Mamy spalonego. Ilaria Mauro. Giuliano. Aliagwani. Valentina Czernoja. Minęła rywalkę, nic sobie nie robiąc z jej prób odebrania piłki. Jakobson. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Dobre podanie na wolne pole. Centra w pole karne, przepychanki. Wybijają teraz do przodu. Aliagwani. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Szczerze mówiąc, liczyłem na nieco więcej bramek do przerwy. Kibice zapewne też by się ucieszyli, gdyby wynik był wyższy. Zobaczymy, może w drugiej połowie coś się pod tym względem zmieni. Początek drugiej połowy meczu otwierającego fazę grupową. Spotkanie jak na razie jest ciekawe. Pierwsza połowa była może trochę zbyt nerwowa, oby teraz to się zmieniło. Jest szansa. Mało brakowało, piłka niemal musnęła poprzeczkę, ale tym razem nie ma gola. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna szansa! Kosowary Aslani. Sembrant. Fridolina Rolfa. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Czekamy na dośrodkowanie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Ładna obrona Laury Giuliani. Olivia Skug. Sembrant. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Strzał, ale daleko od bramki.
Saragama. Trzeba teraz wrócić daleko po piłkę. No, już blisko pole karne. Dobra okazja. Czujnie teraz bramkarka łapie piłkę po tym uderzeniu. Rubenson. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Ma do kogo podać. Może spróbować szczęścia. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Chętnie zobaczymy powtórkę tej bramki, bo piłka trafiła pod samą poprzeczkę. Świetny strzał. Zgadzam się, piłka nie do wyjęcia. Trudno tu winić bramkarkę. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Elisa Bartoli. Przejęcie piłki przez rywalki. Jest szansa na groźną akcję. Olivia Skug! Świetnie blokuje ten groźny strzał. I będzie aut blisko pola karnego. Fridolina Rolfa. Opłacił się pressing. Piłka przekroczyła linię boczną boiska. Zobaczmy powtórkę tej bramki. Bez przyjęcia. Huknęła jak z armaty tuż pod poprzeczką. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Elena Linari. Saragama. Giuliano. Sporo miejsca na skrzydle. Ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. Robi się niebezpiecznie. Ryzykownie, ale udało się. Cristiana Girelli. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Mogło być groźnie, aż fantastyczny strzał! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy, Jacek, więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. Ale świetny, mierzony strzał. Przez moment mogło się wydawać, że piłka o centymetry minie bramkę, ale jednak odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Piękne wykończenie akcji. Bramkarka chyba bez szans. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Kosovare Aslani. Sembrant. Ma z kim rozegrać tę akcję. Strzela! Koniec coraz bliżej. Rzut rożny. Prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Cristiana Girelli. Nieustannie nękały przeciwniczki, aż w końcu udało im się odebrać piłkę. Na dalszy słupek posłana piłka. Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa.
Dośrodkowanie z Rożnego w szesnastkę. Może dogrywać. Jakobson. Ach, szkoda. Nie... Ostatni gwizdek. Szwedkom udało się pokonać rywalki. Jak mawiał pan Kazimierz Górski, chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. I tu mieliśmy dziś właśnie tego przykład. Wygrywają te, które na koniec meczu mają więcej strzelonych niż wpuszczonych goli, choć różnica jest niewielka.